No, ty, no nie wiem, jak tam twoje 100 koła zrogować, ale które kurwa przepierdolisz. No i zgadnij, na kogo obstawiłem 100 tysięcy złotych. No. Na Rafalicę. Chyba cię kurwa pojebało, ty! Dlaczego? Bo uważam, że wygrał. No bo jego wroga postawił, nie? Słabo trochę. Siema, jestem Marek. Właśnie znajdujemy się przed hotelem, w którym odbędzie się konferencja Fame MMA 2. Zamierzam sprowokować wszystkich zawodników. Będę podchodził do każdego po kolei i mówił im, że obstawiam jakieś tam pieniądze na ich przeciwnika. Zobaczymy po prostu ich reakcję. Na samym początku jednak nie zapomnijcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał. Tutaj znajduje się czerwony przycisk, taki sam czerwony przycisk. Kliknijcie tam na dole. Teraz wejdźmy do tego hotelu. Ogólnie konferencja odbędzie się tutaj za tą ścianą. Myślę, że zrobimy sobie jakąś tam przodę, ale mniejsza. W każdym razie, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć te walki na żywo 13 października 2018 roku, to w opisie macie link, aby kupić pay-per-view. Kosztuje tam chyba 15 zł. No a będą ciekawe walki, na przykład Magical, Rafonix, Malczyński, no i ktoś tam jeszcze. W każdym razie teraz podejdziemy sobie do pierwszego zawodnika. Podejdziemy teraz sobie do Adriana Polaka, który walczy z jakimś tam Malczyńskim. Siema, cześć. Mogę cześć, czy mogę, nie? Jasne. Dałbyś nam chwilkę, Gorylu? Czy kim on jest dla ciebie? Ziomeczek. Dobra, dałbyś nam chwilkę, bo musimy porozmawiać w sprawie MMA. To jest bardzo ważne. Czekaj. Dobra, słuchaj, Polak, walczysz z Malczyńskim. Tak. Dawidem, Marcinem, czy z Sebastianem? Dawidem. I jak przygotowania do walki? Jesteś pewny, że z nim wygrasz? Oczywiście, jestem w świetnej formie. Ile ćwiczyłeś? Cały czas. Cały czas ćwiczysz? Cały wolny. A gdzie ćwiczysz? Gdzie ćwiczę? No stary, no tu i tam. A ile razy dziennie? Dwa razy dziennie się zdarza, a tak to codziennie jest trening. Codziennie na pewno? Tak. A gdzie razy nie opuściłeś? Na pewno weekend jakiś tam się zdarzyło, że opuściłem, albo się też przeziębiłem, ale poczekaj, do czego dążyć było? No robiłem po prostu sobie wywiad, chcę po prostu dowiedzieć się, jaka jest po prostu forma zawodników walczących. Nie, bardzo dobrze, naprawdę, stary, powiem ci, nie jesteś pewny, nie że zawiodę. Wygrasz, tak? Tak, nie zawiodę na pewno w klatce, wiem o tym, że jesteś za mną. A myślisz, że walka będzie fajnie wyglądała, jak myślisz, ile będzie trwała? Zobaczymy. Nie obstawiasz, w pierwszej rundzie odpadnie, w drugiej, trzeciej. Wiesz co, słuchaj, to jest ring, to jest sport, tu możesz wszystko się skończyć w 10 sekund, a może obstawiasz? Wszystko... No jak to obstawiasz, słuchaj, no... masz na niego jakąś taktykę, może, że od razu wiesz, zagniesz go jakoś? Wiesz co, mam swoje tam taktyki, ale nie wszystko chcę zdradzać, myślę, że... Znaczy, nie musisz zdradzać, tylko po prostu chcę się dowiedzieć, czy masz jakąś taktykę już. Na pewno mam, na pewno wszystko jest przemyślane i nie idę tam z, wiesz, podpalony i tak dalej, wszystko z zimną głową. Twoja ostateczna odpowiedź jest taka, że po prostu sądzisz, że wygrasz z Dawidem, tak? Oczywiście, tak, tak. No to słuchaj, muszę ci powiedzieć, że niestety mamy nieco odmienne zdanie, bo ja tak jakby na takiej pewnej stronie bukmacherskiej obstawiłem 100 tysięcy złotych na twojego przeciwnika Dawida, bo po prostu chcę wygrać pieniążki, no wiesz, jak wyglądają inwestycje, inwestujesz coś pieniądze, żeby zarobić, a ja po prostu znam się na tych sportach walki, ja mam MMA naprawdę w małym paluszku, ja po prostu wiem, że Dawid z tobą wygra. Co? No, w pierwszej rundzie odpadnie. Stary, jak to? Co? Ja myślę, że na dwa strzały zejdziesz. Stary, jak? Pierwszy strzał możesz wytrzymać, bo w sumie trochę ćwiczyłeś, no ale po drugim zejdziesz. Stary, myślałem, że jesteśmy kolegami, co ty? No, a co to ma do tego? Ja chcę po prostu zgarnąć ścianę. Aha, czyli uważasz, że przegram, tak? Uważam, że przegrasz. Aha. Obstawiłem na niego 100 tysięcy i bogacę się. Najpierw... Zależy od kursu, nie? Stary, najpierw nagrywasz z nim jakieś filmiki, teraz dowiaduję się, że obstawiasz... A jak ci się podoba film tego właściwie? Nie no, w sumie był spoko, ale to jest nieważne. Stary, jak to na niego obstawiasz 100 no, tysięcy? Czyli co, uważasz, że przegram, tak? Tak, uważam, że przegram. Dobra, stary, w ogóle nie ma co gadać. I co to zmieni, że się zdenerwuje? Ale to w sumie dobrze. Będzie grubiej na konferencji. Temu Dawidowi Malczyńskiemu kazałem tutaj przy windach czekać. No to już było jakiś czas temu. Czekaj. Jeździ. A ty chciał mi dodać, czekaj, no gdzie ty, co ty, siemanko? O to chodziło, że bardziej ciebie napalić na ten wywiad. A. Myślałeś, co mogę się pytać? Wszystko. Jak forma, jak przygotowania, ile ćwiczysz, jak często? 3 miesiące ćwiczę, po 2 razy dziennie staram się jak najczęściej. Forma wysoka, myślę, że to będzie. To będzie MMA, tak? Tak, to nie będzie formuła MMA, tak. I myślisz, że jakie masz szanse? Myślę, że 70 do 30 dla mnie. 70 do 30, czyli nie jesteś 100% przekonany, że wygram. Wiesz, zawsze coś się może wydarzyć, jestem pewien, że wygram, ale gdybym miał ocenić szansę 70-30, dobra, 80-20. A masz jakąś taktykę na niego? Na Polaka? No myślę, że w stójce gdzieś, wiesz, dłuższe ręce, będę go obijał cały czas. W sumie to jeszcze chciałem powiedzieć ci jedną rzecz, tak w sumie na zakończenie, że obstawiłem 150 tysięcy złotych na Adriana Polaka, że wygra z tobą. Jak na Polaka? No, obstawiłem, że wygra z tobą w sensie, w nie, rundzie. W walce Adriana Polaka na mnie obstawiłeś te pieniądze. Nie, obstawiłem na Adriana Polaka, tego wiesz, niższego od ciebie, no. Ten, z którym walczysz, obstawiłem na niego 150 tysięcy złotych, no i myślę, że wygra. Że przegra. Nie, że wygra. Wypadniesz w drugiej rundzie. On ci najprawdopodobniej kopnie i... Ale stary, my jesteśmy wiesz przyjaciółmi, tyle filmów razem nagraliśmy, a ty teraz... Tego co wiem, to nagraliśmy w sumie jeden filmik. No dobra, ale mówię, że jesteśmy przyjaciółmi, a ty teraz stawiasz na gościa, którego praktycznie nie znasz? Ale słuchaj, to jest czysty biznes. Nie, ty nie dobra, myślę, że wiesz, wierzysz we mnie. Też sobie obstaw na Polaka i wygrasz hajs. Kurde, mam się zdenerwować. Dawid, u bańki obstawię i kupię sobie chatę. Albo bańkę i dwie.
Wycofaj to albo walczymy na trójce. Co? Wycofaj to albo walczymy na trójce. Ja nie walczę z byle kim. Więc nie mogę. Ej, ale zostaw. Dobra, obstawiaj mańce. Nie tak chodzi. Jaki dzikus. Co to miało być? Tej kamerzysta pa. Bąbel idzie, widzisz? Mów do niego Bąbel, to aż się nie zdenerwuje. Cały czas do niego mówisz tak, Bąbel? Tak, cały czas. Jak coś chce, cię obronić, spokojnie. O, siemano Michał. Siema. Siema. Witam serdecznie. Kamerzysta, siema Bąbel. Siema. O, tym razem już się nie dam sprowokować. Bąbel? No. A dobrze. Bąbel. No. Jak tam życie? No dobrze, jest ogólnie git. Robisz galę chyba. Ja robię galę, teraz mamy konferencję tutaj. Chcesz coś powiedzieć? Bardzo ładny bąbelek dzisiaj wygląda. Myślisz? No. Nie no, czyli? Powiem ci kamerzysta... Przystojny bąbelek. Powiem ci kamerzysta, że tym razem nie dam się sprowokować. Jak chodźcie, tak? Zaprowadzę was tam. Bąbelku, skarbie. Siła bąbel. Dobrze. Mamy kolejnego zawodnika, ozdoba. Chodź. Siema. O, siemano. Zrobimy przywitanie, żeby było na filmie. Słuchaj, jak forma? Jak przygotowania do walki? Jesteś gotowy? Myślisz, że wygrasz? Chyba zobacz, jaki dzik. No, powiem ci, że konkretnie. Jak często ćwiczysz? Trzy treningi dziennie. Trzy treningi. Dwa treningi. Czyli sądzisz, że wygrasz walkę? Nie mówię, że wygram, ale szykuję się na taką... koła na Adbustera. Co ty na to? Co koła pana Adbustera? Łajza. A ty co? No co? Ja jestem bezstronny, spokojnie. Sam jest Adbuster, a jego przeciwnikiem jest Dawid Ozdoba. No, spróbuję go też sprowokować. Siema Adbuster, jak tam? Właśnie, czekaj, jak go doczytam do końca. Co? I, często dawałem dupy w Warszawie, co pozwoliło mi się wybić. Co to jest? No, Dawid Ozdoba. A, czyli twój przeciwnik, czytasz jego książkę? Biografia, no wiesz, wroga trzeba poznać, nie? Słuchaj, co tam słychać? Jak już pewnie wiesz, robimy wywiad z każdym. Aha. Do ciebie pytanie, jak do każdego, jak tam forma, jak trenujesz, ile trenujesz, czy jesteś przygotowany do walki w 100%, jeszcze chcesz poćwiczyć? Jestem przygotowany super mentalnie. Masz jakieś techniki? Podchodzę. Tak, chcę iść raczej w zapasy i trochę porzucać Dawidkiem Ozdobą, zwłaszcza, że jest... Tak, to znaczy? Jak porzucać? No, rzuty zapaśnicze, sprowadzenia do parteru. Mam taką taktykę, oczywiście no, wiadomo, że nie powinno się mówić przed walką. Sądzisz, że wygrasz? Sądzę, że wygram. Bukmacherzy stawiają na mnie i to nie jest przypadek, że stawiają 5-1. Wiesz, ja też obstawiłem. A? No. Obstawiłem już 100 tysięcy złotych na twojego przeciwnika Dawida Ozdobę. Tylko tyle? 100 tysięcy? No, to dla ciebie to powinieneś 500 tysięcy postawić. I przegrasz, bo to będzie twoja pierwsza nietrafiona inwestycja. Więcej. A postaw nawet milion i... Bo sobie obstawiam po prostu na niektórych zawodników i ja akurat jestem przekonany, że ty zejdziesz w pierwszej rundzie. No, myślę, że po trzech strzałach, bo jesteś dosyć wysoki. Pierwsza nietrafiona inwestycja Lorda Crushfilla, zapiszcie to. Ja zawsze trafiam, zawsze zarabiam. Zresztą nie osiągnąłbym takiego sukcesu finansowego. No to co zarobisz na innych zawodnikach... Dobra, może powiedz mi, ile mam obstawić. Wiesz co, obstaw milion i spadaj już z tego YouTube'a, bo zaczynasz mi działać na nerwy i gazować tą swoją 125 z pierwszego. No, to było 250 centrum. A, no to faktycznie. To zwracam honor. Fajna ta książka? Chujowa jak cały Dawid. A jest tam napisane, że przegrasz? Słuchaj no, jak chcesz, możesz znaleźć się w drugiej części książki Dawida Ozdoby, jako ten, który przegrasz, wyszedł z konferencji z książką w dupie. Tak. To możesz tak. Obstawię pieniądze i wygram, bo ty przegrasz. Mówię ci w pierwszej rundzie, 15 sekunda, dostajesz trzeciego strzała, on ci wali raz, dwa, trzy, leżysz i przegrasz. Tak, raz, dwa, trzy, tak? No tak, dostajesz. Nie wiem, jak on ci to zrobi, tylko po prostu dostajesz trzy strzały i leżysz. Czyli zamiast stawiać pieniądze i postawić lepiej tam wachę komuś. Dobra. Tak. Postawię po prostu pieniądze i jestem przekonany, że wygram. Tak będzie wyglądała walka, już wiesz, także przygotuj się, żeby za mocno nie oberwać. I ja wygram pieniądze. Siema. Pozdrawiam. Pijemy sobie kawkę za Hicebox Dela. Dokładnie. Jak za Hicebox Dela, jak ja przecież sponsoruję tą galę. Jak to? No ja sponsoruję, to czemu mówicie, że za Hicebox Dela? My robimy wszystko za Hicebox Dela. Tak? Tak. A w ogóle wiesz, wychodzimy obstawiłem... dzisiaj kamerzysta. Ej. Obstawiłem 100 koła na Castillo. No trudno, to przegrasz niestety Lordzie 100 koła. Myślisz? Myślę, że tak. To ale 200. Co to jest dla ciebie 100 obstawię koła? 200. Pijcie kawkę dalej. Traci 200. Co to jest kamerzysta? Co oni tutaj, jakiś sok oferują? O co tutaj chodzi? Czemu nie dali wody z lodowca? Skoro ja jestem sponsorem tej gali, to ja myślę, że to tutaj powinno być takie samo coś i tutaj powinna lecieć woda z lodowca. No ale, no nie wiem Marek, no to trudno mi powiedzieć. Materiały mega. Jak mam tu? Jako sponsor? Wody z lodowca nie ma, słuchaj. O, następny razem, ale jako sponsor mam na ciebie prezent. Co? Bluza. Bluza? Idealnie. No po co mi to? Ja mam lepsze ubrania, widzisz jak ja się ubieram? Ale a taka z czym bluza? Ty mi przychodzisz tutaj? Zobacz jaki prestiż. No jaki prestiż? No co, daliście sobie logo i co? No pokaż chociaż materiał. Proszę. No nie wiem. Nie chcę tego nosić.
Ale wodę za to co ogarnie. Ogarniemy, tu jest zasz, tu jest Adi. Bola. I tak obstawiłem na nie. Dobra, stał to niech sobie gadać. Co tam Wojtek? No wody z lodowca nie ogarnę. Ty to w ogóle rozumiesz? Ty chcesz wodę? Ogarniasz to, nie ogarniasz wodę z lodowca. Stary, na początku mówisz, że nie obstawiasz na mnie walki, że przegram teraz też, żebym ci przenosił wodę z lodowca. Odstawiłem 100 koła na jego walki. Mogę ci jakąś tutaj MMA, a tutaj mi wody z lodowca nawet nie daje. Mogę, ale ty jesteś sponsorem. No jestem sponsorem i nie ma wody z lodowca, panie. Zobacz, stary. Co ty robisz? To ty musisz zasponsorować wodę z lodowca. W Afryce dzieci umierają, a ty płaczesz, że wody z lodowca nie ma. Tą galę, ale powinniście ogarnąć. No za mało nam płacisz. Za mało? Twoim zdaniem to jest mało? To jest za mało. No człowieku, żeby była woda. Że co, ja będę wykładał wszystkie pieniądze tutaj? No wiesz, przydałoby się więcej, żeby była woda z lodowca. Mam nadzieję, że na następnej gali to poprawi. Bonus! Spokojemy to. Nie ma wody z lodowca, masakra. No płaczesz, nie ma. Z wodą, na ci woda. No chciałbym się napić. No chciałbym się napić, a tutaj pan Wojtek Gola nie ogarnął. Chcecie się lać? Chciałbym się napić wody tylko. Chcecie się pić? Chcecie się pić? A mi się chce lać, Co mi się zgrać? Jest zgrać. Jakiś. A tutaj co macie w tym? Ogarniemy, jak na kolejnej gali będą jeszcze lepsze wynagrodzenia z posłowskiej. Wody z lodowca nie mają, czaj? Mamy w lodowcu. Siema, kamerzysta, mamy wodę z lodowca, mamy. Mamy ze sobą wodę z lodowca. Tam widziałem, że stoi Rafonix, który bije się na Fame MMA 2 z Magikalem. Także podejdziemy do niego i jego też ścimy, spróbujemy spowodować. Siema Rafonix. Siema. Pamiętasz naszą dramę na YouTubie? Pamiętam. Półtorej roku temu, muszę cię na chwilę przeprosić, ale to tylko na potrzeby wywiadu. Słuchaj, bo każdego się pytam, jak forma, ile ćwiczysz, jak ćwiczysz i czy po prostu jesteś gotowy na walkę? Jestem gotowy, ćwiczę 2,5 miesiąca od poniedziałku do piątku po 2 treningi dziennie. 2 treningi dziennie, czyli myślisz, że jesteś 100% przygotowany? Na 1000%. A będziesz jeszcze ćwiczył, bo teraz jest konferencja. Będę i czy będziesz ćwiczył? Będę. I będziesz 100% przygotowany. Będę. A myślisz, że wygrasz z Magikalem? Na 100%. To słuchaj, bo ja muszę ci powiedzieć taką rzecz, bo ja w sumie bawię się ostatnio, no na potrzeby Fame MMA 2 bawię się bukmacherkę i po prostu obstawiłem 100 tysięcy złotych na twojego przeciwnika, Magikala. Serio? No, ty, no nie wiem, jak tam twoje 100 koła zrogowaciałe, które kurwa przepierdolisz. Tak, myślisz? No przepierdolisz, stary. A co jeżeli obstawię 200? Nie ma szans. Bo wiesz, ja zawsze trafiam ze swoimi inwestycjami. Myślę, że przeliczyłbyś się. Powinienem obstawić na ciebie? Na 1000%. Wtedy wygram? I możemy się podzielić. A jestem pewny, że jak obstawię na Magikala, to w sumie sam będę miał pieniądze i będę musiał się z nikim dzielić, także to jest dobra decyzja, bo ja się znam w sumie na MMA. Kiedyś też właśnie walczyłem. No myślę, że powaliłbym wszystkich zawodników, ale na to nie będziemy się rozdrabniać. W każdym razie ja się na tym znam i myślę, że wygram. No dobra, jak wolisz. Myślałem, że chcesz się pogodzić i na mnie jednak postawisz. No pogodziliśmy się na potrzeby tego wywiadu, teraz jest spina. Elo. Kurwa, nienawidzę go. Nienawidzę go. Jest okropny. O, Marek, tak? Cześć. Robię wywiad z każdym zawodnikiem. No. Do ciebie pytanie, jak do każdego, jak forma, ile ćwiczysz, jak zajebiście, zobacz, tak, chyba żywce, tu mam też na nogi. Faringi obrywam cały czas, wiesz, trzeba się bronić. To będzie teraz MMA, 100 kilo, czy bo teraz było... MMA, tylko MMA. Trenuję i stójkę, i parter, i wszystko, co się da. Ile razy nie trenujesz? 5 razy w tygodniu, niedziela wolna, czasami się zdarzało po 2 razy, nie? Zależy też, jak trener ma czas. A będziesz jeszcze ćwiczył? Tak, bo mam plany. Powiem, że w 3 miesiące to, co ja zrobiłem, 8 kilo i tak dalej, jeszcze chcę dalej trenować. Bardziej przypakować, nie? Jakieś bomby, czy jak to tam mówią. A myślisz, że wygrasz? Pewnie, że tak. A no, powiem ci, że ja w sumie ostatnio bawię się w bukmacherkę. No i zgadnij, na kogo obstawiłem 100 tysięcy złotych. Na Rafonicę. Chyba ci kurde pojebało, ty! Dlaczego? Bo uważam, że wygram. No bo jego wroga postawił, nie? Słabo trochę, słabo, nie? No, zobaczysz, przegrasz ten hajs. Będziesz stracony. Ja myślę, że wygram, bo ja zawsze trafię ze swoimi inwestycjami. Nie ma szans, gwarantuję ci. Pójdę go trałamać. A czemu jesteś tak przekonany? No bo ja wiem, co ja robiłem, wiem, na co mnie stać. Wiem, z kim sparingi miałem, jak potrafię się bić. Biegu, po prostu. Myślisz? Pewnie, że tak, jest. No obstawię w sumie. Kamerzysta, obstawiamy 300? Na kogo? No na tego, na jak on ma. Rafonix. Lordoza. Jak chcesz. Spartan Hacienda. Ja wiem, że wygram te pieniądze. I mogę ci nawet powiedzieć, jak będzie walka wyglądała. Pierwszą rundę przeżyjesz, nic ci się nie stanie w pierwszej rundzie, będziesz dalej z nim walczył, ale w drugiej rundzie na drugiego strzała schodzisz. Albo na kopa. Nie ma szans. Albo na kopa, nie albo ma na szans. Strzała. Nie ma szans. Bo ja ci mówię, jak jest. Kamerzysta, lecimy. Dzięki za wywiad. Siema. Cześć. Słuchajcie, właśnie odbywa się konferencja. Zaraz wejdziemy tam sobie z kamerzystą i zrobimy jakąś szczodę. Znaczy, ja ogólnie rzecz biorąc... Wojtku, ja to sponsorem jestem. Czemu zaproszenia nie dostałem? No właśnie, jesteś tutaj, więc się cieszę, że z nami jesteś. No jestem, ale... No, właśnie tutaj.
Przywitajcie, matka. Chodzi o to bardziej, że nie przygotowaliście mi żadnego miejsca tutaj. Ja powinienem tutaj mieć cały czas miejsce i wchodzić, kiedy mi się podoba. A to już jest tak właściwie na żywo? Już ile jest osób? Już. Ile? Aktualnie to 35 tysięcy? 35 tysięcy. No to kamerzysta też was nagrywa. O, no to witamy kamerzystę. Jeszcze możesz live'a zrobić, kamerzysta, jak chcesz. Ale no nie wyraziłem słuchaj. Zgody, to co? Proszę? Nie wyraziłem zgody na to. Na co? No na to filmowanie. No to trudno. Ale w każdym razie, Wojtku, czemu tak się stało, że po prostu nie ma dla mnie żadnego miejsca, wy tutaj rozpoczynacie sobie konferencję, jest live, Malko, ja nie mam żadnego Malko, miejsca. Za mało płacisz. Żadnego... Ja za mało płacę? Mało ci? Za mało płacisz. No człowieku, no o czym ty do mnie mówisz? Żadnego miejsca nie ma. To chodź do wujka Piotrka na kolana. Ja chciałem mieć tutaj osobne miejsce, a tutaj nie ma żadnego osobnego miejsca. Ja myślałem, że tutaj sobie przyjdę raz na 5 minut, a tutaj jeszcze mi wychodzi. Może po prostu nie mają takiego prestiżowego miejsca, może tylko dlatego. No mi się wydaje, że co, na gali, na gali, tam jest dla ciebie... Krześle, a myślę, że to nieodpowiednie miejsce dla Lorda. No i powinniście właśnie tutaj za te pieniądze, które wykładam na tą galę, no właśnie ogarnąć też lepsze miejsce. Na gali, spokojnie, na gali. Spokojnie, spokojnie. Co robisz? Czy się nadajesz na zawodnika? Ja się nadaję Widzę. Jak najbardziej na zawodnika. To może w tej kolejnej edycji, na trzeciej. Czemu nie przeszkadzać? Ja chcę tutaj wyjaśnić po prostu problem. Może na trzeciej edycji, matku. Na trzeciej edycji? Tak. A powiem ci, że chętnie. Ogarniesz na trójce mi normalne miejsce? Oczywiście, jak będę tutaj walczył, to... Złoty tron. Tak, nie. Dokładnie. Słuchaj, ogarniasz złoty tron. Mam nadzieję, że prowokacja wam się podobała oraz trzoda, którą zrobiłem na końcu. W każdym razie, jeżeli chcecie obejrzeć te walki 13 października 2018 roku podczas transmisji na żywo, to w opisie macie link do kupna pay per view. To by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz... To był gadowski. Dobra. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.